Południowe Stany były w latach 70. XIX wieku niełatwym polem misyjnym. Choć Abraham Lincoln podpisał proklamację emancypacji, która zniosła niewolnictwo, czarnych czekała jeszcze długa droga do uzyskania pełni podstawowych praw. W wielu rejonach działał potężnie Ku Klux Klan, który często puszczał z dymem otwierane dla czarnych szkoły. Wielu ludzi spotykała chłosta, kula w łeb albo lincz. Możliwości edukacyjne były marne, a szkoły, jeśli w ogóle istniały, były słabo wyposażone. Na południu nie istniały też żadne zbory adwentystów. W 1865 roku, dwa lata po wejściu w życie proklamacji emancypacji i oficjalnym powstaniu Kościoła Adwentystów, Ellen White oświadczyła, że trzeba zająć się misją na południu. Pierwszym wysłanym pastorem był Albert Lane, który w Edgefield Junction w Tennessee przeprowadził cykl spotkań ewangelizacyjnych, dzięki czemu w 1873 roku założono tam zbór. Kolejne zbory powstały w Louisville, Nashville, Memphis i Nowym Orleanie. W 1889 roku Charles Kinney został w kościele pierwszym ordynowanym czarnym kaznodzieją. Założył zbór w Bowling Green w Kentucky, który odwiedziła kiedyś Ellen White. I oto na scenę wkroczył Edson White. Gdy w wieku 44 lat oddał życie Jezusowi, obrał sobie za cel pole misyjne na południu. W liście do matki pisał: myślę o wyjeździe do Tennessee i pracy wśród czarnych. Zlecił budowę parowca Jutrzenka, którym popłynął z Elegan przez Michigan do Chicago, a następnie rzekami Illinois i Mississippi do stanu Mississippi. Pierwszym miejscem, gdzie po przybyciu zaczęto pracę, był Vicksburg w Mississippi, ale napotkano tam silny opór. Gdy znalazło się już miejsce, gdzie nowo powstała grupa mogłaby wielbić Boga, właściciel nie zgodził się na sprzedaż działki, bo nie chciał w okolicy kościoła dla czarnych. Zastrzegł jednak, że zmieni zdanie, jeśli miejscowi biali nie będą mieć nic przeciwko. Pomysł nie napotkał większego sprzeciwu i tak powstał adwentystyczny zbór Jutrzenka. Oryginalny budynek zburzono w 1955 roku, ale obecny stoi w tym samym miejscu. W Vicksburg powstała też szkoła, a potem kolejne zbory i szkoły w Yazoo City, Lintonia i Palo Alto. Dzieło posuwało się naprzód, ale były też sytuacje tragiczne. Franklin Warwick z Redwood w Mississippi musiał skakać z pociągu, by uniknąć zgrai, która chciała go zlinczować. W Calvert w Mississippi brat Olwyn został wychłostany, a jego żona zastrzelona, za to, że krzywili oświatę i Ewangelię wśród czarnoskórych. Edson White założył towarzystwo misyjne, którego celem było zaszczepianie ludziom z południa zasad edukacji chrześcijańskiej. W 1898 roku powstało pismo Gospel Herald, którego pierwsze zeszyty wydrukowano na Jutrzence. W 1906 roku istniały już wytwórnia zdrowej żywności, sanatorium i lecznica oraz 28 szkół misyjnych, do których uczęszczało 1000 uczniów. Parowiec misyjny pełniący funkcję szkoły, kaplicy, drukarni, biblioteki i ośrodka szkoleniowego był genialnym pomysłem. Gdy robiło się gorąco, w każdej chwili mógł odpłynąć. Dzięki Jutrzence misja na południu nabrała gwałtownie rozpędu. Edson White, skruszony syn marnotrawny, pomógł kłaść fundament pod szeroko zakrojone dzieło, które realizowane jest na południu do dziś. Grupą docelową wielkiego nakazu misyjnego są wszyscy ludzie. Oby Bóg dał nam pomysły i mądrość do dzielenia się Ewangelią, zwłaszcza z osobami wykluczonymi ze społeczeństwa.